koncercie w Łodzi. To był genialny koncert. Z wielu powodów. Być może dlatego, że średnia wieku była chyba największa. Ale najdłuższa kolejka również po autografy. Tym razem udało nam się spotkać ze wszystkimi i podpisać autografy wszystkim. Nie gwarantujemy, że tak się będzie działo na każdym koncercie, ale gwarantujemy, że będziemy próbować. A teraz zobaczcie, jak wyglądało ostatnie, w ułamku sekundy, jak wyglądały ostatnie chwile prób przed koncertami, przed trasą koncertową próby w Turcji. To teraz będzie kawałek z ręki. Jesteśmy w Trójce, gdzie spędzamy dwa ostatnie dni przygotowań do trasy koncertowej. To są ludzie zupełnie niezwiązani. Nieprawda, oczywiście oszukuję. A to jest studio koncertowe programu trzeciego imienia Agnieszki Osieckiej. Studio. Chyba mogę powiedzieć, wczoraj Seweryn odtajnił taką informację, że tutaj nagrywali z czerwonymi gitarami piosenkę Nie zadzieraj nosa. Kawał historii, co? Tak to wygląda. To jest cała nasza graciarnia na scenie. A, trochę tego jest, co? No właśnie. A żeby się dobrze przygotować, niestety nie może być inaczej. A to jest stanowisko mistrza. Po tych kilku koncertach, które już za nami, mam wrażenie, że przyszedł czas na was i że powinniście chyba już powoli sprzedawać nam swoje emocje i wrażenia z tego koncertu. Czekamy na to i na waszą korespondencję. Wszystkiego dobrego.